Tylko ja mam kurwa przeczucie, że to będzie dla mnie wygrana i to szybko. A ja myślę, że jest tak bardzo posrana, robi ja dobrą wiem, minę do złej gry. Jakby ja wiem, że jesteś pewny, że jesteś lepszy i w ogóle, ale wiesz, że to jest MMA i że wszystko się może zdarzyć. Wystarczy troszeczkę tamcina wkręcać i będziesz myślał, że coś innego zrobię, a... Nie. No. Ja myślę, że im bardziej mnie wkurwisz, tym gorsza kara cię spotka. Nie chcą tak? mi, potem mi się powiedzieć, nie chcą mi niektóre słowa przejść przez usta, przez to, że masz dziecko, co nie? A ty też masz dziecko, tak. Ja nie chciałbym... Daj mi dokończyć. A chyba zapomniałeś o tym. Poczekaj to mi chwileczkę. Przypominasz, a o Poczekaj swoim chwileczkę. Chyba zapomniałeś. Proszę bardzo, proszę mi powiedzieć. Nie chcą mi te słowa przejść przez usta, ale jakbym chciał, to połamałbym ci wszystkie kości, zanim sędzia by... Ciebie zdążył ale dojść. To, ale kurwa droga wolna, ja wiesz, wyszedłem, wiesz, ja się nie boję. Wiesz, mam problem patrząc stary, na ciebie? Stary, mam jeden ja, się problem. Nie ja się nie boję. Jeżeli ktoś mnie wkurwia, większy jest, kurwa, jest silniejszy, mam jeden jest lepszy. Problem patrząc Wychodzę, na ja mam ciebie, wyjebane, rozumiesz? Bo uważam, że nie zasługujesz na tą krzywdę, która prawdopodobnie ci się stanie w oktagonu. Istnieje możliwość, że zostaniesz kaleką nawet do końca życia, czego ci oczywiście nie życzę. Czego ci nie życzę Terry, ze względu na dziecko. Kurwa, ja jestem takim człowiekiem, który się kurwa nie boi niczego. Wychodzę kurwa z tobą. Kogokolwiek by mi zaproponowali, ja bym wyszedł z kimś, z kim mam po prostu stanie problem. Się i chcę... strawna, ale ja mam straszna chuj, krzywda. Ale nawet, nie wiesz, co mówisz, kurwa. A ile masz stary. Lat w ogóle? Nawet nie wiesz, co ty mówisz, kurwa. Wiem, no nie, bardzo dobrze wiesz. Sobie zdaję z tego sprawę. No nie wiesz, ale co ty mi możesz zrobić? No kurwa. Co im możesz Niektórzy zrobić? Mogą się zaśmiać lecisz, tego, kurwa, co teraz powiem. I chuj, i co? Niektórzy się mogą zaśmiać, bo nie wiedzą, co kryję ja w sobie w środku. I jeśli będę trenował, będę najbrutalniejszym ale ty freakiem nie w historii, ty nie trenujesz, kurwa, bo ja widzę świata po tobie... i pewnego dnia będę napierdalał zawodowców. A co ty, kurwa, jesteś, co ty, kurwa, jesteś mnie... McGregor, kurwa? Jeszcze nie. Ty jesteś, kurwa, kurdupel, kurwa, jesteś, no. No ty jesteś, kurwa, szczupak. Metr 60, no i chuj, no i co? Ale ja się nie mianuję na jakiegoś kogoś wyżej. No i po walce zdasz sobie sprawę, że nie jesteś stary, jesteś freakiem, no coś ci się tam Jestem. Udało. Skasowałeś, kurwa, jakiegoś pierwszego lepszego gościa na ściance i co to, kurwa, ma być za osiągnięcie, stary? No kurwa, no powinieneś się, kurwa, wstydzić, stary. A propos tego gościa ze ścianką, będzie szybka reklama, spotkałem się z Sadkiem, umówiliśmy się na solówę. I zareklamuję sobie jedną rzecz i właśnie wlatuje materiał z tej akcji na kanał Władca Piekieł u mnie na YouTubie. Jest to pierwszy filmik od powrotu Władca Piekieł, wlatuje właśnie w tym momencie filmik z Sadkiem, oficjalnie mówiliśmy się na solówę. Wiem, bo że promowałeś trochę Sadka też jakiś czas temu. Jak to promowałem? No tak na przykład, że wbijcie, dajcie mu followki za tą akcję. I przez to, że go przeprosiłem, dogadaliśmy się jak mężczyźni, mówiliśmy się, że po prostu po męsku się sprawdzimy. Okej, okay, no to ja uważam ogólnie, nie że ty, no, ale uważam, że Sadek chciał maksymalnie wykorzystać stary atencję wokół siebie. No i wiesz, no dostał a ty tą mu atencję. Pozwoliłeś mi no i, ja nie żałuję nikomu atencji. Ja wiem, jeśli sam mu ją przypadkowo dałem. A co on zrobił tobie? Obraził? No tak, to już sobie wyjaśniliśmy, były z mojej przeprosiny za to, co on zrobił, z jego strony były przeprosiny za to, co on zrobił, więc jest jedno wyjście, spotkaliśmy się, no i niech sobie obejrzą wszyscy. Dobra. Ale on, rozumiem, że obraził ci rodzinę. Tak. A ty dajesz mu atencję. Bomba też obraził mi rodzinę i przeprosił za to i to nie jest tak, że wszystko jest w porządku, tak? Okej. Okay. Wiesz, o co mi chodzi, ale jeśli jest sposób na rozwiązanie czegoś takiego, to dadzie sobie po mordzie. Okej. Okay. No tak, ale zdaję sobie sprawę z tego, że raczej wygrałeś, bo on jest unskillem, nie? Zobaczmy zresztą wszyscy więc, sobie sami. Więc rozumiem, że on szedł na tą solówę tylko i wyłącznie w celu atencjonowania się. No raczej tak. A ty dałeś mu wlotę, a on obraził cię rodzinę, nie? No ale dostał za to karę, powiedzmy. Okay. No dobra, nie ciągnę tematu, ale ja ogólnie uważam, że jako władca piekieł stary nie powinieneś otwierać wrót. Zmierzam do tego, że faktycznie, i macie rację, rozpierdolę go, ale że nie jest aż tak słaby, jak za jakiego go mają, ale to jest moje, to jest, nie wiem, co, on, nie co ty uważasz, się, kurwa. Ale a ty jak uważasz? Ja uważam, stary, bo że... Patrzą, mi się wydaje, ja że uważam, stary, ciała. że jeżeli... Co jest nie tak z jego budową ciała? Chodzi mi, że patrzą, że jest szczupły i przez to, że jest szczupły, mają go po prostu za liścia. Ja mam w chuj mocną psychikę, wiesz, i jakby jeżeli mnie nie znokautujesz, a szlifuję to, żeby te twoje ciosy nie dotarły do mnie, to wtedy, kurwa, no może się to inaczej skończyć dla ciebie, wiesz? Więc no u ciebie jedynie no to, że mnie wcelujesz, nie? To może... Ale równie dobrze mógłbym cię wynieść i jebnąć tobą o glebę. No ale stary, no kurwa, no...
No tak nie będzie, no nie ma takiej możliwości. I zrobić w parterze i w stójce. Trochę trenuję, bo mam kontuzjowaną stopę. Ja się domyślam, dlatego ja wykorzystuję takich ludzi jak ty, żeby pójść sobie do góry. Bo ty teraz będziesz miał w chuju, nie będziesz trenował. Trochę trenuję. Ja sobie przypierdzielę. Nie mogę trenować na pełnej, no bo mam jednak tą kontuzję. Ja sobie przypierdzielę Ferrari, kurwa, naprawdę ci mówię, że no może być to chujowo dla ciebie się skończyć, nie? Ja myślę, że w dniu, bo teraz jest luźno, nie mam zamiaru go ani uderzyć, ani nic, ale w dniu walki, że będzie posrany do granic możliwości. Ale przysięgam ci, że jak wejdę do oktagonu, ale ja to będziesz zesrany, widział po mnie. Ale do kogo ty mówisz, kurwa, stary, ja będę zesrany, kurwa, ale będziesz kurwa, widział chłopie. Po mnie, że za chwilkę, w ciągu odliczania tych 3-2-1, ale ty myślisz, że jesteś groźny, zaraz... kurwa? Ja mógł naszczać na ciebie, stary. Niewątpliwie jestem dużo groźniejszy od ciebie weź, i zrobię kurwa. Ci... krzywdę, rozumiesz? Zrobię ci w oktagonie krzywdę. No i się obudziłeś. Nie chodzi, że się będziemy bić, będziemy się punktować. Wejdę. Ja muszę im dać szybki knockout. Pocałuj mnie w chuja. Nie wiem, jakie tam lubisz zabawy, co nie? No, ale muszę im dać wszystkim brutalny knockout. To zrobić, jak chcesz. Co mam w głowie? Ja pielęgnuję... Stary, ja dostałem ale jakby w internecie... Ale jak to nie robi na mnie wrażenia? Nie chcę robić na tobie wrażenia. W internecie dostałem 1000 noży w plecach, hejty, wszystko. Ja uwielbiam być hejtowany, chociaż teraz jestem na fali wznoszącej, ponieważ ja pielęgnuję w sobie nienawiść i agresję, którą trzymam, bo nauczyłem się jej kontrolować, ale w dniu walki spuszczam wszystkie, kurwa, demony, stary. Ale zajebiście! Ja wejdę ci, kurwa... Zajebiście! Nie będziesz miał łatwo! Przez to, że masz dziecko, nie chcę tego wszystkiego ale mówić, ale wejdę ci, kurwa... Ferrari! Wejdę ci odebrać życie, rozumiesz? Ferrari, kurwa, cię, stary. Nie jesteśmy na ulicy, kurwa, że masz mi odebrać życie, kurwa, jest sędzia, nie ma kurwa takiej możliwości. To są metafory. Oczywiście. Nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek takiego się wydarzyło. Jest sędzia, stary. Nie ma? A co ty jesteś gladiator, że ty nie masz kurwa taką siłę w ręku, że co ty mi z głowę zdejmiesz? No wydaje mi się, że mógłbyś się zdziwić, nie? I na pewno jestem pewny, że się zdziwisz, że będzie. Znaczy, zdajesz sobie sprawę, że przegrasz, ale po walce. Na przykład jak Mamet miał złamaną na przykład twarz po walce ale ja z Soldiczem, Ale mnie to nie rusza. Mnie to nie rusza. Ja mogę być połamany mieć... Ja miałem... Ja to dostałem... fajnie, cieszy mnie, że jest pojebany. Ja dostałem taki wpierdol, że leżałem 2 tygodnie w szpitalu i miałem połamane oczodoły, zęby. Mam, widzisz tego starego zęba? Ja mam 4 zęby złamane. Od 1 4 w prawo mam złamane. To liczę, że ruszysz na mnie ja od razu. Liczę, że ruszysz rozjebane na mnie mam zawiasy tutaj, szczęki, więc chuj. Ja czyli mówisz, że wchodzimy i od razu się stakujemy. Wchodzimy, dobra, jest gong i siebie wjeżdżamy. Ustalmy, że jest od razu jazda. Jest, słowo honoru dajemy. Słowo honoru od dajemy. Pierwszych sekund jest pizda, jazda. Ogień. Jest dobra, jazda. Zajebiście. No i chuj. Okay. Piękny statement. Mam nadzieję, że nie zawiedziecie fanów tutaj. Kurwa, może troszeczkę jestem głupi i ja dlatego się nie boję. Ja przetestuję to. Kola. Rzeczywiście kola. Albo mikro jakiś ten, ale nie no, kola. Nie, kola. Ale to trochę porobiony dzisiaj boksdel, co? Jak? No takie mam wrażenie, że coś tam jakieś Coco Chanel. No kurwa, takich rzeczy nie robię, nie? Stary, no gdzie? Nie? No ja. A to wiesz, co ci powiem? Bo trochę jestem na was kurwiony, nie? Znęcacie się nad tym młodym, kurwa, chłopakiem. Kto, ale? No tak troszkę, bo pytujecie go o te testy, nie? I wyobraź sobie, ale to nie że dam tylko... ci 30 tysięcy, ja uważam, że jesteś zrobiony. Jeśli teraz udowodnisz, że nie jesteś pod wpływem. No kurwa, mogę to udowodnić. Tak, dobrze, to mam przy sobie test akurat na ślinę. Dobrze. Ale co? Nie ma problemu, ja tak? Jestem... No oczywiście, ja jestem czyściutki. No dobra, to dawaj. Kurwa, jak to się otwiera. A może zróbmy to tak, zrobimy to stary poza. Nie, zróbmy teraz. Ale po co my to robimy teraz? Ale... No bo chciałem sobie, czy nie jesteś w ciąży. Bo to jest ciążowy. To jest ciążowy. Przecież to tylko prank, Boksdel. Przecież to tylko prank. Ciążówkę wyciągnąłem. Ja nie jestem zrobiony, ale po prostu... Wiem, żartuję. Wiesz, to był prank. Ja wiem, ale wiesz, jakby to wyglądało, stary. Jakieś chóra śliny i tak dalej na programie, to jest ten. Ale zrobisz mi jedną przyjemność i nalejesz na dopo? Chcę zobaczyć, czy nie jesteś w ciąży. Ja pierdolę. No. Ale... Ale mogę coś powiedzieć o Kamilu. Tak. Uważam oficjalnie uważam, że Kamil Łaszczyk jest jebaną pizdą. I dlaczego jest jebaną pizdą? W wywiadach mówi, że mogę ważyć ile chcę i tak dalej. Mieliśmy walczyć już z jednej strony na tej gali. Całe szczęście, że nie walczymy, bo miałbym z tyłu głowy, że z tą stopą nie mogę się przygotowywać. To jest taki mój statement. Kamil, oficjalnie jesteś kurwa, Kamil Leszczyk, jesteś pizdą. Bo gadasz jedno, chciałeś się napierdalać, chciałeś kurwa wyjść do frika, obrażałeś mnie, mówiłeś, że możemy się bić, a co, a teraz kurwa obsrane portki, że mam jakąś wagę robić? Jesteś pizda i
Ale widziałem, że ostatnio mocno wojujesz w środowisku sportowym, a społeczność idzie za tobą. W sensie podoba im się to, że Freak, Amadeusz Ferrari, no ostro lecisz, nie tylko z Łaszczykiem, ale tam wielu jest sportowców, których gdzieś tam wiesz. Amadeusz, na konferencji powiedziałeś, że twój konflikt z Adrianem Polakiem jest na tyle mocny, że nie chcesz go poruszać publicznie. Dodałeś, że jeśli ma dojść do walki, to tylko na warunkach, że wygrany bierze garzę swoją i rywala. Bardzo bym tak chciał zawalczyć. Myślisz, że dojdzie kiedyś do tego typu walki? Kurde, powiem ci tak, ja po walce, co nie było widać, z bombą, on stał u niego w narożniku, nie? Ja podbiegłem do niego i krzyczałem i tam jest tylko pokazane, jest jak tak pokazuje i krzyczy, coś tam. I nie widać, bo już to było prosto do niego, krzyczałem. Mówi, zabiję cię i tak dalej, ale to jest wszystko metafora, on mi się w klatce, wiesz o co chodzi. I nie mam ochoty dawać mu atencji i tak dalej, ale pod warunkiem, że ja jestem przekonany na 1000000% na wszystko, kurwa, że wygram tą walkę przed czasem, więc chcesz, jeśli ma do niej dojść, cały hajs na stół, wygranie zgarnia wszystko, wiesz o co mi chodzi? Czy jesteś w stanie mi przypomnieć, czy Adrian wyraził chęci na... No on na konferencji walkę? Powiedział, że nie chce ze mną walczyć, ale on zobaczył moją walkę z bombą, flashbacki się włączyły i tak dalej. Zresztą ile razy ja powtarzałem, że Adrian po moim nokaucie nigdy nie doszedł do siebie. Zobacz, jak on się zachowuje ostatnimi czasy psychicznie. Nie ma, mam ochoty, na razie nie mam ochoty go w to wszystko mieszać, ale skoro już pytasz, zgnoję go. Nie lubię go, chcę się kurwa na nim zemścić, ale ma być cały hajs na stole, kurwa, wszystko albo nic. Będzie tylko jeden wyłoniony zwycięzca, nie jakieś, wiesz, wiesz co mi chodzi, nie ma, że oboje mamy jakieś korzyści, że wyrównana walka. Ja powiem szczerze, że ten, że jeżeli miałoby dojść do czwartej walki kiedykolwiek, no to też mi się wydaje, że jedyna stary, fajna opcja, no to jest po prostu, żeby urozmaicić to już tak totalnie, to jest, że wiesz, z backendu wchodzą garze właśnie na stół. No i wtedy to jakiś... ma sens. No tak. To... Tylko ja wchodzę all in, mówię, moja garza leży na stole. Nawet jeśli jest większa od Polaka, kurwa nawet niech będzie większa. Już jebać tą resztę, niech se kurwa ma bonus na waciki, ale w życiu on tej walki nie wygra. Także chodź. Czyli rozumiem, kurwa, Polaczek. Że wyzwanie dla Polaka jest otwarte tylko i wyłącznie w momencie, gdy twoja i jego garza będzie... Ja mu dam zawalczyć o pas. Ja jestem święcie przekonany, że w następnym roku 2023 urodziłem się 23, 23, 23. 23 to jest kurwa moja cyfra. I w następnym roku, jak zdobędę pas, on może być pierwszym pretendentem do pasa, cały hajs na stół i na jedną walkę odświeżę twoją karierę, żeby i tak ci wszystko zabrać, tak jak zabrałem bombie. Z racji tego, że zbliżamy się już do końca programu, na samym początku wykorzystałem was do face to face'a, tak lub nie. Uważam, że lepsza forma jest tutaj przy stole, więc żeby zakończyć w fajnym stylu ten program, to zapraszam was do jeszcze jednego F2F. Co ty? Co ty? A jednak nie spodziewałem się, no. Jednak nie było spodziewanki. Walkę panów możecie zobaczyć na żywo. To jest twój błąd, nie? To jest twój błąd, nie? Co? Ta walka ze mną. To są najłatwiejsze pieniądze w moim życiu. To jest kurwa w chuj twój błąd. I zajebisty highlights. Później. Mówię ci. To będzie wyglądało.